Ruch apostolstwa młodzieży jest charyzmatyczną myślą księdza kardynała Karola Wojtyły, który zwołał synod archidiecezji krakowskiej w 1973 roku i owocem tego synodu było powstanie grup apostolskich w archidiecezji krakowskiej. Jak wiadomo, czasy były trudne dla życia Kościoła, dlatego też postawienie na młodzież i na ewangelizację Kościoła przez młodych było bardzo trafnym, charyzmatycznym wyczuciem życia Kościoła późniejszego papieża. Po 11 latach ruch apostolstwa młodzieży dotarł do diecezji przemyskiej staraniem księdza profesora Franciszka Rząsy. Przez 15 lat mam okazję kierować tym ruchem, ponieważ zostałem mianowany przez księdza arcybiskupa Józefa Michalika na moderatora. Charyzmatem RAM-u jest ogólnie pojęte apostolstwo, czyli wychodzenie z Ewangelią do osób, które Jezusa nie znają albo też już zapomniały o Jezusie, czy ich wiara trochę przygasła. RAM od 25 lat realizuje swoją misję poprzez organizowanie rekolekcji młodzieżowych oraz dla dzieci, ministrantów, dla DSM-u. W miejscu, w którym się znajdujemy, czyli w Łuszczykach Górnych, od samego początku RAM organizował rekolekcje dla młodzieży. Jest to miejsce, które bardzo mocno jest jakby takim miejscem ewangelizacyjnym, można by powiedzieć, gdzie dokonuje się wiele dobra, bowiem przez rekolekcje, które tutaj się odbywają, również turyści, którzy przychodzą na mszę świętą, przychodzą, aby się modlić, uczestniczą w tym, co dokonuje się na rekolekcjach. Tutaj przez okres wakacji codziennie jest msza święta sprawowana wraz z młodzieżą rekolekcyjną, codziennie jest zgłoszone kazanie, więc nawet turyści, którzy przychodzą chociaż na chwilę na mszę świętą, czy aby pomodlić się do Kościoła, mają okazję spotkać się ze Słowem Bożym. Jest tutaj okazja do apostolstwa. Nie tylko poprzez słowo, poprzez kazanie, poprzez liturgię, ale przede wszystkim też poprzez świadectwo wiary. Na szlakach bieszczadzkich, czy tutaj w Łuszczykach Górnych, czy w innym miejscu, młodzież zawsze daje dobre świadectwo. Ruch apostolstwa młodzieży to taka osobliwa inicjatywa, która nie żałuje wysiłku, ma swoją metodę, potrafi pozyskiwać tych ludzi młodych, staje się też pewną szkołą pogłębiania wiary, co jest bardzo ważne, obok innych ruchów, wspólnot, stowarzyszeń, ale cieszę się, że jest to ruch w naszej archidiecezji, rosnący, dosyć prężny. Mam nadzieję, że będzie jeszcze prężniejszy. Staje się szkołą powołań. Mam nadzieję, dobrych, świętych powołań do małżeństwa, do życia rodzinnego, do kapłaństwa, do życia zakonnego, do zaangażowania społecznego. Z tej szkoły zaangażowania, życzliwości trzeba korzystać, warto korzystać. Także cieszę się, ile razy na naszym diecezjalnym Dniu Młodych, który trwa co prawda 3 dni, widzę zaangażowanie animatorów z RAM-u czy z innych ruchów, ale to są już ludzie, którzy coś potrafią, którzy coś chcą i coś mogą, umieją zorganizować, zająć czas, pomóc, nie boją się życia, się przygotowują do życia. RAM w ten sposób staje się również szkołą przygotowującą do życia we wspólnocie, do życia z innymi, do życia odpowiedzialnego. Księże prałacie, co ksiądz prałat myśli o młodzieży, która należy do ruchu apostolstwa młodzieży? Myślę, że młodzież należąca do RAM-u, ruchu apostolstwa młodzieży, jest wspaniałą młodzieżą. A że tak jest, to ja to widzę przecież.
Ta młodzież gromadzi się w domu rekolekcyjnym, na formacji. I ja czasem odwiedzam tę młodzież. Byłem zapraszany do z pogadankami trzeźwościowymi do tej młodzieży. I także miałem z nimi rozmowy, takie dyskusyjne rozmowy. Ta młodzież jest zaangażowana w apostolstwo dobro, w apostolstwo miłości, w apostolstwo także i trzeźwości. A trzeźwość jest taką moją szczególniejszą działką mojej pracy. A proszę powiedzieć, jaki ksiądz prałat ma oczekiwania, widzi zadania dla młodzieży, która jest w ramie, którzy są młodymi apostołami? Młodzież w ramie przede wszystkim ma być wzorową młodzieżą. Dobrym człowiekiem, dobrym Polakiem, dobrym katolikiem, to jest to. Ruch Apostolstwa Młodzieży. Jest to stosunkowo młoda grupa duszpasterska, a już jest bardzo zasłużona, szczególnie w naszej archidiecezji. Bardzo często, kiedy spotykam się z młodymi, obserwuję, jak noszą krzyż Apostolstwa Młodzieży jako animatorzy czy też członkowie ruchu. Widzę, że traktują to bardzo odpowiedzialnie i traktują to jako świadectwo swojego życia, młodego życia. To jest bardzo pocieszające, że tego krzyża się nie wstydzą, że uczestniczą także w rekolekcjach wakacyjnych i są obecni w parafii. Myślę, że Ruch Apostolstwa Młodzieży wpisał się już na trwałe panoramę naszej archidiecezji, archidiecezji przemyskiej i tworzy właśnie ten piękny element bogatej mozaiki obok innych ruchów, wspólnot, dróg, po których wędrują młodzi naszej archidiecezji. Chciałbym przy tej okazji, gdy Ruch Apostolstwa Młodzieży obchodzi swój jubileusz 25-lecia istnienia, chciałbym życzyć, aby ruch się umacniał, aby miał wciąż nowych animatorów, aby miał wciąż nowych uczestników i aby uczestnicy tego ruchu oddziaływali na swoje otoczenie. Bo dzisiaj, jak rzadko kiedy, trzeba, abyśmy wychowywali młodzież i duchowną, ale i świecką do świadczenia o Chrystusie w swoim środowisku, gdzie są. Szczęść Boże wszystkim. Duszpasterstwo Młodzieży znam właściwie to z historii. Przeglądając dokumenty Duszpasterstwa Młodzieży, natrafiłam na takie materiały, gdzie były przedstawione tematy spotkań w parafiach i to było głównie dla dziewcząt spotkania. Skąd się to wzięło? Była już, istniała w Krakowie oaza, natomiast dużo młodzieży nie było objętej tą oazą, tym ruchem. I tutaj ksiądz prałat sołtysik bardzo nad tym bolał, że tak dużo młodzieży, a szczególnie wiejskiej, nie ma możliwości uczestniczyć ani w takich rekolekcjach, ani też być blisko ołtarza. I wtedy właśnie nasza siostra, pani Bolesława Baratowska, ona się podjęła właśnie tej pracy w parafiach. To były takie wtedy grupy nieformalne, jeszcze zupełnie niezależne od tego duszpasterstwa takiego, jakie później było. Z kolei właśnie to wciąż było jakoś tak za mało, nie? Bo głównie to były dziewczęta i ksiądz prałat mówi, że jeżeli dziewczęta będą w kościele blisko ołtarza, to chłopcy przyjdą do ołtarza. I wtedy właśnie ksiądz kardynał Wojtyła powiedział, że to wymyśl coś takiego, co mogłoby być oddzielne i troszkę inne jak oaza, ażeby objęło resztę młodzieży. No i zrodziła się taka myśl, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na 2 tygodnie rekolekcji i mogą być rekolekcje krótsze, oparte na sakramentach świętych i właściwie przygotowujące do życia i do takiego dojrzałego apostolstwa.
Ja przyszłam do duszpasterstwa młodzieży dopiero w 1979 roku, a właśnie to już trwało od 1973. Tak, no, mówię typu o tych początkach. W 1979, jak przyszłam do pracy, był wcześniej wybór papieża, Polaka. Ksiądz Prac został mianowany jako duszpasterz młodzieży i wtedy do pomocy ksiądz Prac właśnie szukał jakiegoś zgromadzenia, które by się właśnie poświęciło tej pracy, a że miał doświadczenia już z panią Bolesławą Paradowską, więc uprosił, żeby ona przy tym duszpasterstwie została. I pracowała kilka lat z księdzem prałatem. Wtedy wciąż tych osób było za mało i uprosił ksiądz jeszcze dwie osoby. Także w sumie pracowały trzy siostry i ksiądz prałat. Jeżeli chodzi o związek z kardynałem Wojtyłą, ja już nie miałam tego szczęścia właśnie, żeby spotkać osobiście przy grupach apostolskich czy na rekolekcjach. Natomiast jest dużo świadectw w postaci zdjęć, gdzie kardynał Wojtyła przyjeżdżał do Węglówki. To był pierwszy ośrodek rekolekcyjny dla młodzieży. I tam właśnie w kręgu z młodzieżą śpiewał, rozmawiał. W Kasince Małej właśnie też przyjechał w nocy, usiadł z nimi na podłodze, wziął kubek blaszany i prosił, żeby mu dali herbaty. Duszpasterstwo młodzieży, które od wielu lat rozwijało się w Polsce, w diecezji naszej, w latach 80., kiedy potrzeba było nie tylko w ruchu oazowym, rozwijającym się już naszej diecezji, ale też grupy apostolskie, które pragnęliśmy, żeby zaistniały w naszej diecezji przemyskiej, na wzór diecezji krakowskiej, wymagały odpowiednich miejsc, ośrodków do formacji, animatorów i w ogóle dla wszystkich uczestników na wakacyjne spotkania. I właśnie nasze początki, jakie rozpoczęliśmy, to spotkania z księżmi, które rozpoczynaliśmy w Krasiczynie, na plebanii. To były dekanalni duszpasterze wyznaczeni do szukania młodzieży pracującej, spotkań z nimi, programu jakieś wypracowania. A potem już ustaliliśmy, że na wakacje potrzeba, żeby były spotkania z młodzieżą przede wszystkim w terenie górskim. I Bieszczady nasze, Uszczyki Górne, jakoś tam chcieliśmy, żeby tam zapoczątkować. Pierwsze to była baza namiotowa w namiotach, 5 dużych namiotów 10-osobowych. Uszczyki potem do Górne, te namioty po paru latach. Chcieliśmy, żeby było coś trwałego, więc zostały 2 duże wybudowane domki kampingowe, w których młodzież miała być, też na tym zboczu przy kościele. I wreszcie rozpoczęta budowa domu, takiego już z prawdziwego zdarzenia, trwałego, który uznaliśmy, że to będzie taki pomnik dla Jana Pawła II, dom młodzieżowy. I rozpoczęta budowa z pomocą księdza arcybiskupa jeszcze Tokarczuka, który na połowę cegły na ten budynek ofiarował fundusze już przed przejściem na emeryturę. Potem wielka pomoc przy tym budowaniu tego domu przez księdza proboszcza Leje, który nam tam organizował transport materiałów różnych, fachowców, pomocy. I takim wysiłkiem dosłownie dzięki Bożej opatrzności, wielu życzliwym księżom, zbieranym funduszom u księży też, potem wypracowywanym przez duszpasterstwo młodzieży z pomocą siostry Jadwigi, która pracowała już przy kurii w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży z różnych materiałów, właśnie z tych funduszy, potem z funduszu kościelnego z Warszawy i tak został ten dom zbudowany Jana Pawła, imieniem Jana Pawła II dla młodzieży. Kiedy ksiądz arcybiskup Michalik już po ukończeniu tego domu, kiedy miał służyć,
uznał, że to będzie dom rekolekcyjny. No jakoś tak bardzo zabiegałem, że mnie straciła młodzież jego dostępu i potem zostało to tak ustalone, że piętro, parter i piętro będzie dla wszystkich tam przyjeżdżających, czy na dni skupienia, czy na rekolekcje dla księży, natomiast poddasze i piwnice z całymi sanitariatami i część kuchni, że miała być dostępna dla młodzieży. Już jak potem została zainicjowana ta zorganizowana forma duszpasterstwa grup apostolskich, ruchu apostolstwa młodzieży. Ponadto też próbowaliśmy zorganizować w Myczkowie nad Soliną, gdzie ksiądz proboszcz wybudował dużą budynek plebanii w stanie surowym. Kontaktował się z ruchem Światło Życie, z księżmi, którzy koordynowali, że to miało być dla ruchu Światło Życie. Mieli się oni zobowiązać potem do wkładu finansowego i wykończenia. Ksiądz proboszcz nie był w stanie sam tego uczynić i tak to stało puste i wtedy zwrócił się, że czy nie zajmie się tym właśnie dla grup apostolskich. Wtedy znowuśmy się podjęli, całe wnętrze, wszystkie tynki, wykonanie tam, potem stolarka także i miało tak być, że piwnice, piętro i poddasze dla młodzieży. Inny ośrodek, któryśmy próbowali, żeby też mogła się młodzież spotkać, to Dynów. Stary dwór, który ofiarowany został przez właścicieli dawnych trzecieskich dla duszpasterstwa młodzieży, tak zadecydował ksiądz arcybiskup Tokarczuk, że można to się podjąć, z tym, że myśmy zobowiązali się dochowanie 4 staruszek, właścicieli tego domu. To było wielkie ryzyko, no ale takim sposobem znowu wielu życzliwości ludzkiej, moich zabiegów, że przez kilka lat tam próbowaliśmy remontować ten dom, opieka nad tymi osobami, które stopniowo jakoś odchodziły, umierały i w końcu dopiero potem, kiedy już ten dom prawie był pusty, jeszcze za księdza Orzoga, świętej pamięci poprzedniego proboszcza, dziekana, właśnie zostało przekazane na fundację imieniem Jana Pawła II Wzrastanie, której celem była też pomoc młodzieży. I tam były kilka też turnusów w czasie wakacyjnym dla młodzieży. Ponadto też no, trzeba było jeszcze tutaj, bo mi się wydaje, że to jest wielki wkład naszego duszpasterstwa młodzieży pod tym kątem apostolskim, to jest tworzenie takiej stałej bazy, biura, żeby było. Tak było początki na Starej Orzechówce, potem pod wieżą przy katedrze. Tam był taki ośrodek, gdzie młodzież mogła przyjechać, materiały zdobyła. A potem ksiądz arcybiskup, kiedy była przekazana Roma, budynek bardzo zniszczony, zaniedbany, na parterze pozostawił to dla duszpasterstwa młodzieży, by zorganizować księgarnię. I obecnie księgarnia Roma to właśnie początki były i w księgu, i w tych wszystkich materiałach, i książkach, i całe remonty, bardzo wkład, to wszystko duszpasterstwo. Zamysłem, że miała Roma kiedyś służyć jako zaplecze dla duszpasterstwa młodzieży i z wszelkimi, jeżeli jakieś zyski były, dochody, to miało być to dla duszpasterstwa młodzieży. Obecnie to jest taka wielka radość, że kontynuujący moderatorzy RAM-u właśnie mniej więcej w tej idei, która wydaje mi się najsłuszniejsza formacji właśnie dla młodzieży, gdzie jest to nie tylko formacja taka ściśle religijna, biblijna czy liturgiczna, jak to w ruchu Światło Życie, ale tu jest też i taka ogólno i patriotyczna i ludzka i z tym umiłowaniem przyrody, więc to jest tak bardzo dla mnie wielka radość, że to dalej się rozwija i owocuje. Moje spotkanie z Ramem zaczęło się
w roku 90, kiedy to w szkole średniej spotkałem mojego przyjaciela Jana, który był już animatorem RAM-u. To on zaprowadzał mnie do księgarni, do biura RAM-u, tam poznawałem nowych ludzi i to on między innymi też w to miejsce, do tego kościoła mnie przywiózł jako uczestnika rekolekcji. Wtedy trochę to inaczej wyglądało. Nie było takiego pięknego otoczenia. Stał kościół i właściwie chyba nic więcej. Budy, jakieś baraki, w których mieściła się kuchnia i jadalnia. Poza tym namioty i właśnie takie bardzo proste warunki. Gdy tu przyjechałem, to w ogóle nie było tego płotu. Tutaj ziemia była tylko wysypana taka glinka. Nie było tego pięknego domu rekolekcyjnego. Była właśnie skarpa taka. Tam chodziliśmy na pracę w grupach u góry. Tuż obok, tutaj na tym właśnie placu, gdzie dzwonnica, gdzie te garaże, były baraki. To była taka właściwie nasza baza. W tych barakach mieściła się kuchnia i jadalnia. I było jeszcze jakieś tam jedno pomieszczenie dla kucharki i dla księdza. I właściwie tyle. Reszta osób spała sobie tam troszeczkę dalej, niżej. Tam są wybudowane takie dwa domki. To był, za moich czasów to były bardzo luksusowe domki. Tam odstępowaliśmy te domki dziewczętom. Natomiast chłopcy spali w takim namiocie wojskowym. Zaraz przy potoku były położone palety takie, kilka sienników i to była cała nasza wygodne spanie tam. Moje spotkanie z RAM-em miało miejsce w roku 1991, kiedy to po raz pierwszy przyjechałem tutaj do uszczególnych na rekolekcję. Było to niezwykle dla mnie ważne wydarzenie, gdyż od tego momentu rozpoczęła się droga, tak teraz wierzę, mojego powołania, gdyż po tych rekolekcjach zaproponowano mi zrobienie studium animatora w Ruchu Apostolstwa Młodzieży i przez rok czasu podczas tego studium dokonywała się w moim sercu właśnie taka walka, ale przede wszystkim rozeznanie właśnie powołania. Po tym rocznym studium, kiedy zostałem animatorem, wstąpiłem do seminarium duchownego. I praktycznie do dnia dzisiejszego jestem bardzo związany z ruchem. Dzisiaj jako zastępca moderatora prowadzę ten ruch, pracuję z młodzieżą i bardzo cieszę się z tego, że do dnia dzisiejszego w tym ruchu jestem. Na RAM trafiłam zupełnie przypadkiem przez rekolekcję dla powodzian i tam poznałam księdza Jana Mazurka. Wtedy siostrę Ewę Potoczną. Oni jako Caritas organizowali te wakacje, 2 tygodnie dla dzieci. Byłam tam animatorem, poznałam kilku animatorów. No i później się tak jakoś związałam już z tymi ludźmi. Mieszkałam w takiej dzielnicy, gdzie duża patologia królowała i alkoholizm też i w rodzinie, więc tutaj jakby przyrzekłam sobie wtedy, że w mojej rodzinie nie będzie alkoholu i tego słowa dotrzymałam. Dzisiaj mam męża, oboje podpisaliśmy w dniu ślubu krucjatę na całe życie. RAM daje wiele, tylko trzeba chcieć. Po prostu trzeba chcieć odebrać to i coś z siebie też dać. Rekolekcje z młodzieżą, z dziećmi dużo uczą, dużo pokory uczą, cierpliwości. Stąd teraz mam cierpliwość do dzieci. Jako stowarzyszenie czujemy się bardzo mocno obecni w Kościele
i staramy się być bardzo dla Kościoła pożyteczni. Najważniejszym chyba naszym celem i radością jest to, że formujemy młodych ludzi na animatorów, którzy podejmują różne zadania apostolskie w parafiach i archidiecezji. RAM angażuje się w bardzo wiele inicjatyw, również diecezjalnych, takich jak pielgrzymka do Częstochowy, takich jak spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej, Bieszczady dla Jezusa i wiele innych ogólnodiecezjalnych inicjatyw duszpasterskich. Młodzież z RAM-u, szczególnie animatorzy, są tak prowadzeni, wychowywani, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach, które są obecne w Kościele. Myślę, że jako moderator jestem takim kapłanem szczęśliwcem, któremu jest dane pracować z młodzieżą. Jest to praca bardzo ciekawa i inspirująca. Młodzi ludzie są pełni ideałów, mają też konkretne problemy, z którymi się zderzają w tym świecie. Poszukują autorytetów i wzorców, są krytyczni, mają swoiste spojrzenie na rzeczywistość i Kościół. Dlatego dla kapłana stają się niemałym wyzwaniem, a praca z nimi skłania właśnie księdza do rozwoju, do pracy nad sobą i stale mu przypomina, że trzeba się rozwijać i to jest piękne, bo jest taką obustronną korzyścią. W czasie naszego działania, tej 25-letniej historii, mieliśmy różne miejsca pobytu, miejsca formacji. Zaczynaliśmy w Jarosławiu, teraz nasza siedziba i dom formacyjny znajduje się w Przemyślu. Mieliśmy różne domy rekolekcyjne. Nasze rekolekcje też ulegały pewnym przeobrażeniom. Zmienialiśmy metody formacyjne. Staramy się wyczuwać ten duch czasu. No i oczywiście stale się czuć potrzebnymi w Kościele i ten Kościół budować. Mimo różnych trudności czy kryzysów, to jednak jestem takim wielkim optymistą, że nasze stowarzyszenie będzie godnym, żywym pomnikiem Jana Pawła II. Ale muzyki nie rozmawiamy. Raz, dwa, trzy. Pierwszy raz z RAM-em spotkałam się jakieś 3 lata temu podczas rekolekcji przed bierzmowaniem, gdzie właśnie animatorzy Ruchu Apostolstwa Młodzieży prowadzili rekolekcję. Ja byłam taką osobą, która była raczej z boku kościoła, raczej nic się nie angażowałam, ale po tych rekolekcjach tak zobaczyłam tych animatorów i tak mnie to wszystko zaciekawiło, ale to była taka fascynacja chwilowa, ale utrzymywałam kontakt z jednym animatorem i on tak bardzo powoli zaczął mnie wprowadzać właśnie w to takie życie inne. W sensie, że zaczęłam jeździć na różne rekolekcje, na różne spotkania i we wrześniu postanowiłam, że jednak może warto spróbować pojechać na studium i właśnie być tym animatorem. Myślałam, że nigdy nie ukończę tego studium, bo za każdym razem miało mnie praktycznie nie być, ale właśnie za pomocą innych ludzi i właśnie tego, że Pan Bóg chciał, żebym była tym animatorem, to ja nim zostałam. Ja właśnie jestem teraz już praktycznie rok animatorem, mogę służyć na różnych rekolekcjach. Co jeszcze mi ten RAM dał właśnie? Dał mi przede wszystkim taką siłę i wytrwałości w codziennym życiu. Ruch Apostolstwa Młodzieży jest dla mnie szczególną wspólnotą, ponieważ jest to taka pierwsza wspólnota, do której ja trafiłem. To właśnie tutaj, w tej wspólnocie, po raz pierwszy doświadczałem Bożej miłości i po raz pierwszy jakoś tak głębiej zacząłem przeżywać swoją wiarę.
to właśnie też tutaj w tej wspólnocie poznałem niesamowitych ludzi. Ja do RAM-u trafiłem, można powiedzieć, przypadkiem, ponieważ jeden z moich kolegów w klasie był właśnie animatorem RAM-u i mnie zachęcił na taki wyjazd na wakacyjne rekolekcje do Myczkowa nad Soliną. I właśnie tam zachwyciłem się właśnie tą wspólnotą, patrząc na animatorów, patrząc na tych, którzy już w tej wspólnocie byli. I to właśnie ich świadectwo jakoś tak pociągnęło po prostu. Ja chciałem być tak sam jak oni, bo to byli ludzie naprawdę szczerzy, otwarci, tacy prawdziwi. A takiej szczerości w naszym świecie brakuje strasznie, bo wiadomo, każdy zakłada maski, każdy lubi udawać. Duża część osób fałszuje prawdę o sobie, a oni byli tacy naturalni i prawdziwi. Człowiek się formuje przez całe życie. Przez całe życie jakby nie ma takiego momentu w życiu, w którym ja już będę mógł powiedzieć: no Panie Boże, Ty mi dałeś już wszystko. Obserwowałem, udało się mniej więcej trzem parom, bo reszta oszukiwała. Teraz łapiemy się, spróbujemy jeszcze raz. Nie będzie tak prosto. Uwaga, 3, 4. RAM poznałam dzięki moim dwóm koleżankom z klasy, które robiły studium animatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Zapisały mnie one na wakacje, na turnus wakacyjny, który odbywał się w Ustrzykach Górnych. Tam po raz pierwszy zobaczyłam, co to jest RAM, jak to wygląda, jak wyglądają spotkania w grupach, jak wygląda wspólny śpiew, jak wygląda wspólne jedzenie, jak w ogóle wygląda wspólnota. To wszystko zaczęło mi się tak podobać. Wszyscy ludzie, animatorzy, ci, którzy wcześniej byli na rekolekcjach, cała ta atmosfera tak mi się podobała, że sama chciałam spróbować być takim kimś jak animator. Nie wiedziałam tak naprawdę do końca, co to znaczy, co będę musiała robić, ale postanowiłam przyjechać tutaj do Przemyśla na studium animatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Na studium nauczyłam się, czym tak naprawdę jest życie, czym jest życie z Bogiem. Kiedyś nie byłam za bardzo wierząca, chodziłam do kościoła, ale to było takie od niedzieli do niedzieli. Nie myślałam wcale o tym, dlaczego się modlę albo dlaczego się nie modlę. Dopiero nauczyłam się na tych wakacjach, które spędziłam w Ustrzykach Górnych, a później tak naprawdę nauczyłam się tutaj na studium. I to, czego się nauczyłam, nauczyłam się wiary, nadziei, miłości, modlitwy. To zmieniło całe moje życie na lepsze. Niczego lepszego w życiu nie mogłam doświadczyć. Do RAM-u należę od 4 lat. Zaczęło się od grupy parafialnej, potem rekolekcje zimowe dla sympatyków RAM-u, a następnie coś bardziej poważniejszego, jak turnusy w Ustrzykach Górnych. Tam poznałam bardzo wielu ludzi, w których odkryłam taką naprawdę głęboką wiarę i bardzo się dziwiłam, jak oni potrafią tak żyć. Oni świadczą o Jezusie swoim życiem, ale nie wyrzekają się swoich znajomych, rodziny. Oni żyją pełnią życia, tacy zadowoleni. I zapragnęłam też tak żyć, też wierzyć w Jezusa, też być blisko Niego. Moja przygoda z RAM-em zaczęła się około 6-5 lat temu. Wszystko zapoczątkowały moje koleżanki ze szkoły, które należały do mojej grupy parafialnej, ponieważ moja grupa parafialna jest dość złożona, ponieważ mamy 3 kościoły, które podlegają pod jedną parafię. I było tam bardzo dużo osób, które żyły Jezusem. Nie wiedziałam, o co w ogóle chodzi, bo mimo, że byłam wychowana w takiej wierze chrześcijańskiej, to jednak zawsze tak było wszystko, tak trzeba i tyle. Nie wiedziałam w ogóle, skąd się biorą jakieś takie przekonania i to wszystko. I później tak mimo tego, że ciągle jakoś w pewien sposób odchodziłam od Jezusa i nie wiedziałam, gdzie jest moje miejsce, potrafiłam się odnaleźć. Przychodziłam na spotkania grupy parafialnej i tam czułam, że oni mnie oczekują, że chcą, żebym była, żeby wszystko było tak jakby na chwałę Pana. I jak po prostu ktoś mi powiedział, że jest coś takiego jak wakacje z Bogiem, strasznie się zdziwiłam, no bo jak to z Bogiem wakacje, kto w ogóle w wakacje myśli o Bogu? No ale pomyślałam sobie, no to może jednak warto spróbować. Czym jest dla mnie RAM? RAM jest taką wspólnotą, do której zawsze warto i można wrócić.
jest taką wspólnotą, która zawsze czeka z otwartymi ramionami na każdego. Niezależnie, czy jest to osoba, która należy do ruchu przez dzień, czy przez dwa lata. Mój pierwszy kontakt z ruchem apostolstwa młodzieży archidiecezji przemyskiej związany był niewątpliwie z rekolekcjami wakacyjnymi tejże wspólnoty. Przyjechałem na te rekolekcje pełny obaw, wręcz można powiedzieć strachu, ponieważ nikogo nie znałem. Natomiast okazało się, że spotkałem tam wspaniałych kapłanów, animatorów, kolegów, koleżanki, którzy prawdziwie, autentycznie ukazali mi Jezusa. Od tego czasu postanowiłem kroczyć tą drogą, postanowiłem rozpocząć formację w ruchu apostolstwa młodzieży. Przyjechałem na studium wrześniowe pełny obaw, pełny strachu, jak to będzie, jak to wszystko się potoczy. Natomiast dziś na finiszu formacji mogę powiedzieć, że czas spędzony tutaj właśnie w domu rekolekcyjnym sióstr benedyktynek był dla mnie wspaniałym czasem, który z pewnością zaowocował w moim życiu. Poznałem bliżej Pana Jezusa, spotkałem wspaniałych ludzi i cieszę się z tego, że mogę głosić miłość Boga do każdego człowieka i że mogę być swoistym Jego apostołem w moim środowisku. Chcę zachęcić wszystkich do tego, aby przyjechali na RAM, aby zaangażowali się w tę wspólnotę, ponieważ naprawdę warto, bo jak wiadomo, RAM to potęga. Niech Boże błogosławieństwo Wam towarzyszy. Yeah.